Witamy wszystkich tych szczerze zainteresowanych tematem niebocentryzmu, ponieważ jak widzimy on jest bardzo obszerny, trwa już parę lat i praktycznie końca jeszcze nie ma, ponieważ jeszcze jest tak zwana odnoga historyczna, bardzo obszerna, jak po tym kawałku zobaczycie. A dzisiaj mamy kwestię twierdz gwiazd. Dlaczego gwiazdy? Dlaczego taki kształt, a nie inny? I dlaczego to? I co ma do tego oscyloskop? Dlaczego on potrzebny? Słuchajcie, no muszę wam powiedzieć taką rzecz, że internet różnojęzyczny. Anglojęzyczny, hiszpanojęzyczny, różny tam. Rosyjskojęzyczny. Tak. Wszyscy się rozpisują, rozgadują na temat tych twierdz. Natomiast, no słuchajcie, wiecie jak to jest. Jak ktoś mówi to bez niebocentryzmu, to jest coś takiego, jakby chciał napisać kropkę i, ale raczej literę i, ale bez kropki. Dopiero niebocentryzm pokazuje tą kropkę nad i. I właśnie dlatego są te filmy. Państwo się zorientujecie. Mało tego, jeszcze Państwo możecie dodać wiele rzeczy. Możecie analizować. Na pewno jeszcze znajdziecie wiele innych rzeczy na podstawie tego materiału, który tutaj przedstawimy. I wtedy będzie jakiś tam obraz dla Państwa, gdzie możecie wszystko sobie to posprawdzać. Mamy tutaj szereg grafik. I zdziwicie się, że w Polsce tego jest nadźgane i to pod dostatkiem. I to jeszcze w niektórych takich bardzo specyficznych miejscach. I bardzo znanych miejscach. No, były twierdze gwiazdy. No i pytanie, co z nimi zrobiono. No właśnie. No ale powiedzmy, nie trzeba uprzedzać faktów. Wiola tutaj przedstawi materiał, który przygotowała, a my możemy posłuchać i możemy jeszcze własne rzeczy dorzucić. Możecie to napisać w mailach, a my przy okazji wykorzystamy te elementy i przy okazji jakiegoś następnego filmu, pewnie z tego tematu, podejrzewam, że z tego tematu, to my dorzucimy jako ciekawostkę. Także, no co? Do roboty. No to prosimy się, Wiolu. Oddaję Ci głos. Witam serdecznie. Pierwsze moje skojarzenie, kiedy jakiś dalszy czas temu spojrzałam na twierdzę gwiazdy inaczej, bo zawsze one mi się kojarzyły, tak jak to mówiono w internetach, że są to masońskie gwiazdy. Ale gdy zastanowiłam się bardziej dogłębnie, o co chodzi z tymi twierdzami gwiazdami, to pierwsze moje skojarzenie to było Hiperborea. Hiperborea to, jak wiecie, to jest hipergwiazda. Być może dlatego nazwano nas kiedyś Hiperborejczykami. Bo niby kojarzono Hiperborejczyków właśnie z wieczną zmarzliną, z lodowcami i tak dalej, z bardzo długą zimą. Ale jak to się ma do hipergwiazdy? To tylko jest moje skojarzenie, natomiast co ja chcę Państwu powiedzieć? Przede wszystkim jest ich bardzo wiele. Macie tutaj mapkę z oznaczeniami, gdzie one są na całym świecie. I jak wiecie, jeśli ktoś z Was się interesował, a na pewno się interesujecie, to w wielu miejscach można je tylko zobaczyć na mapie jako zarys. Dziś ja to oczywiście mam, ale przygotowałam dla Państwa tak dużo grafik, że albo mi to znikło, i chyba mi znikło. No ale na pewno wiecie, o czym mówię. Jest wiele twierdz gwiazd, których istnienie się ukrywa i są zniszczone, najzwyczajniej zniszczone. Można znaleźć dziś jakieś ślady tego. Ewentualnie niektórzy
trudnią się tym, my tutaj zalinkujemy kilka ciekawych materiałów na ten temat, gdzie na mapach Google po prostu wyszukują jakieś ślady tych specyficznych pozostałości i wyglądają one dosłownie jak tylko jakieś śladowe linie. Ale co najciekawsze jest i co chcemy Państwu dzisiaj powiedzieć, to najważniejsze jest to, ile ich jest jeszcze w całości na terenie obecnej Polski, a było ich znacznie więcej. I gdzie są te najważniejsze? Najważniejsze są w Krakowie. Babel to był twierdza gwiazda. Spójrzmy tutaj te specyficzne budowle. Jeśli się zagłębicie w tym tak troszkę głębiej, to dowiecie się, że były one tak misternie zbudowane, że nawet przy dzisiejszej technologii ciężko je by było odtworzyć tak perfekcyjnie, jak były one budowane. I co mnie się nasuwa? Zaraz powiecie, oczywiście przeciwnicy powiedzą, że to są jak zwykle szalone teorie, bo myśmy posiadali, co niejednokrotnie Państwu mówiłam, po pierwsze słowo twórcze, a po drugie mieliśmy moc tworzenia myślą i ja te wszystkie właściwości, które niegdyś posiadaliśmy, nazwałam mocą przyrodzoną i ta moc przyrodzona pochodziła od naszego atta niebocentrycznego. Możecie się śmiać niektórzy, ale słuchajcie, czym jest dzisiejsza telekineza? Przecież naukowo stwierdzono, że istnieje coś takiego. Są to prawdopodobnie jakieś pozostałości. Niektórzy po prostu mają te właściwości, jakaś pamięć duszy i to istnieje do dziś i my to znamy do dziś. Słowo twórcze też, jeśli powie się coś czasem z pasją, z takim zdecydowaniem, to zwróćcie uwagę na to, że nawet dziś, gdzie nasza pamięć duszy jest naprawdę daleko, daleko za nami, natomiast zwróćcie uwagę, że bardzo często materializują się nasze słowa, a nawet myśli. I myśmy już kiedyś mówili na ten temat. Uważajcie na swoje myśli, ponieważ one potrafią się zmaterializować. Więc według mnie twierdze gwiazdy były wykonane przez nas. Były nasze. A jak zwykle okupant, ciemny bandyta, wszystkie zasługi przypisuje sobie. Ja zalinkuję Państwu świetny materiał, gdzie autorka tego materiału dosłownie miażdży teorię, że twierdze gwiazdy były budowane u nas na terenie naszej w cudzysłowie Rzeczpospolitej, bo ja nie bardzo chcę używać tego słowa, bo jak wiecie, to słowo jest słowem pułapką. Natomiast ona świetnie miażdży teorię, jakoby Prusacy czy Szwedzi budowali te twierdze gwiazdy u nas na naszym terenie. To jest po prostu bzdura na resorach i ona naprawdę, ta kobieta naprawdę fajnie i sensownie to tłumaczy. Zresztą, słuchajcie, nie tylko Kraków jest twierdzą gwiazdą. Tu jeszcze. No, skoro już przygotowałam tyle tych materiałów, to Państwu trochę pokażę. Ja myślę, że ten film rozłożymy na dwie części. Tutaj mamy Kopiec Kościuszki, on też jest na planie gwiazdy. Możecie się zagłębić i sobie poszukać, bo to jest naprawdę pasjonujący temat. Tutaj mam nadzieję, że widać. Też jest Kopiec Kościuszki fajnie pokazany na planie gwiazdy. Przy okazji bardzo dziękuję serdecznie Robertowi, Robert wie o kim mowa, za dostarczenie mi tych wspaniałych materiałów.
Następna twierdza gwiazda to jest, słuchajcie, Częstochowa. Więc skoro mieliśmy tak zwany potop szwedzki i jak wiemy, nawet z tej zakłamanej historii, a chciałam Państwu dziś powiedzieć, że cała historia po prostu idzie do kosza, a zaraz Państwu powiem dlaczego. Skoro Szwedzi nigdy nie zdobyli klasztoru na Jasnej Górze, zacznijmy od tego w ogóle, że w tamtych czasach czy to był klasztor, o to jest pytanie, to jakim cudem, co oni wpadli, zrobili wojenkę i zdążyli pobudować twierdzę gwiazdy? No słuchajcie, bez jaj. Także absolutnie to nie było ich dzieło. Tutaj też mamy. I tu chciałam Państwu zwrócić uwagę właśnie, bo porobiono nam, mówiono nam, że myśmy budowali kościoły. Wiecie, o co chodziło? Chodziło o te kopułki. O te kopułki. I to nie były żadne kościoły, żadne klasztory. Wieże służyły do tego, aby ściągać energię. I zaraz dowiecie się dlaczego. Przykładem tego jest, bo już jakiś czas temu o tym myślałam, bardzo dogłębnie, obejrzałam sobie historyczny film o Radomiu, gdzie ktoś troszeczkę niestandardowo pogrzebał sobie i zrobił filmik o Radomiu. I powiedział trochę prawdziwszej historii na podstawie archiwalnych zapisków, o których się w ogóle nie mówi, ponieważ ja jestem radomianką, to troszkę się interesowałam historią mojego miasta i o wiele kwestii się, po prostu o wielu kwestiach się nie mówi, jeśli chodzi o Radom. A Radom, jak sama nazwa wskazuje, to jest Rad-dom. Czyli posiada tutaj pierwotne słowo. Natomiast, no nie chcę tutaj mówić o Radomiu, chociaż powiem Wam szczerze, że zapewne to też była twierdza gwiazda. Nie jestem tego 100% pewna, ale sądzę, że jest to bardzo stare miasto, które na pewno twierdzą gwiazdą było. Śladów tego nie znalazłam, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że jest tam taki bardzo stary kościół i to jest jeden z pierwszych, to jest z czasów, kiedy Radom, to było kilkaset lat temu, kościół w obecnej chwili, bo zrobiono z tego kościół, nazywa się Kościół Fary, natomiast to nie był wcześniej kościołem, tylko był domem obrad, domem rad. Tam się zbierano i obradowano. Dlatego twierdzę, że żaden z tych obiektów nie był kościołem. To były specyficzne budynki. Nie wiem, do czego służyły. Natomiast wieżyczki miały służyć do ściągania energii. I co my tutaj jeszcze mamy? Wiecie, co to jest? Poznajecie ten specyficzny kształt tutaj? I spójrzcie. Twierdza gwiazda. To jest Watykan. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam o drag card i wspominałam o takiej legendzie, że w Rzymie uwięziono smoka na 1000 lat. To tylko świadczy o tym i twierdza gwiazda na terenie Rzymu świadczy o tym, że Etruskowie to byliśmy my, Polany. I że to był nasz teren również, tak jak cała ziemia, całe pole. To jest taka ciekawostka, do czego zmierzam. Ano zmierzam do tego, że wszystkie te miejsca przywłaszczono sobie i przerobiono. O właśnie, to jest dobre słowo, przerobiono. Tak, przerobiono. Żeby było właśnie, żeby zgubiony był ten pierwotny kształt, żeby go zgubić, żeby go jakoś, żeby nie był tak jakby bardzo od razu widoczny, że to jest gwiazda. Ale przede wszystkim sens. Ale przede wszystkim sens. I o jaki sens chodzi? Słuchajcie,
o co chodzi z tymi twierdzami gwiazdami. Bo większość z nich miała właśnie te kopułki. Tutaj jeszcze jest twierdza Piotra i Pawła. I patrzcie, jak bezczelnie kłamią. Budowa twierdzy rozpoczęła się w 1703 roku i została przeprowadzona zgodnie z planem Piotra Wielkiego. Mówiliśmy o Piotrze Wielkim. Piotr Wielki to był ten podmieniec, który wprowadził na nasze tereny, wprowadził język rosyjski. I w ogóle Rosja to jest sztuczny twór. Więc słuchajcie, spójrzcie na tą kopułkę. I tu jest bardzo duży szpic. Natomiast w tej chwili jest na czubku, już nie pamiętam, przepraszam, czy to jest krzyż, czy figura jakiegoś świętego, czy Jezusa. Sprawdźcie to sobie. Natomiast tego wcześniej nie było. Wszystkie te właśnie szpice, te kopułki służyły do tego, żeby ściągać energię. I po co myśmy tą energię ściągali? Badania oscyloskopem właśnie to pokazały. Ja zalinkuję Państwu film, który wynalazłam gdzieś w komentarzach pod innymi filmami na innych kanałach. I sobie sprawdzicie, o co tutaj chodzi. Chodzi o dźwięk. Chodzi o dźwięk. Twierdze gwiazdy były najczęściej budowane. To jest bodajże z Holandii twierdza gwiazda. I były otoczone wodą. Woda, w wodzie fale dźwiękowe rozchodzą się czterokrotnie szybciej niż w powietrzu. Wiecie, co myśmy robili? Myśmy ściągali energię z pałacu, z diamentowego pałacu od naszego Atty i myśmy się bronili. Myśmy się bronili falami dźwiękowymi przed najeźdźcą. O kształcie heksagonalnym myślę, że poświęcimy kolejną część, bo tutaj byśmy bardzo dużo musieli rozmawiać na ten temat, bo chciałabym poruszyć najważniejszą kwestię. Słuchajcie, to nie były zwykłe wojny. Tutaj kolega Robert przysłał mi freski, które znalazł, jakieś rysunki. To są z 1400 bodajże, 1 albo 7 roku. Spójrzcie. Spójrzcie, jak malowano, coś się działo wtedy. To były wojny energetyczne. To nie były zwykłe wojny na szabelki. To nie były zwykłe wojny na szabelki 1456. To były wojny energetyczne. Myśmy się po prostu bronili przed najeźdźcą. Broniliśmy się falami dźwiękowymi. I słuchajcie, jest to dzisiaj ogólnie wiadomo, bo oczywiście technologię nam skradziono, schowano, zamieciono pod dywan i w tej chwili wykorzystuje się ją przeciwko nam samym. Spójrzcie, tutaj jeszcze znaleźliśmy. Nie jest tutaj napisane, ja zalinkuję Państwu ten film, bo to są zrzuty z filmu. Nie jestem pewna, bo to jest w ogóle hiszpańskojęzyczny film, z którego to roku pochodzi. Natomiast no, jest to przynajmniej ponad 100 letnia, sprzed ponad 100 lat. Spójrzcie, jak ogromne działo i jak długie. I co to nam na myśl przywodzi? Dzisiejsza, jak to się nazywa? Armata elektromagnetyczna? Elektromagnetyczna. Tak. Skąd taka technologia wtedy? Nawet 100 lat temu, słuchajcie. Spójrzcie jeszcze tutaj. Tutaj mamy wojsko. Po co te trąby? Przecież to nie jest, słuchajcie, jakaś defilada, gdzie idą na defiladzie i grają na trąbach, nie? Po co te trąby? To jest eksponowane jak broń. Tutaj jeszcze spójrzcie. No to są rzeczy, słuchajcie, niesamowite. My
O tym, żeśmy nie wiedzieli. Cała historia idzie, słuchajcie, do kosza. Cała historia idzie do kosza. Tutaj jeszcze jakieś dziwne, słuchajcie, też tu wieżyczki, tutaj. No bardzo dziwne rzeczy. My możemy się tylko domyślać, że to były wojny, słuchajcie, energetyczne, nie na szabelki. Słuchajcie, tak nas oszukano, włożono nam do głowy, przede wszystkim po I wojnie światowej zaczęto nad nami pracować. Chcę jeszcze poruszyć temat, bo wy już wiecie z innych kanałów, bo na pewno interesowaliście się tymi kwestiami. Kwestia potopu szwedzkiego. Potop szwedzki był po prostu powodzią, który zalał te twierdze gwiazdy i było to wynikiem geoinżynierii. Słuchajcie, kiedy ja się zagłębiałam w te wszystkie tematy, dowiedziałam się, że od 1400 roku, w XV wieku do XVIII wieku w Europie i w innych częściach świata panowała, szczególnie w Europie Północnej, panowała epoka, tak zwana mini epoka lodowcowa. Mariusz, może powiesz coś na temat zamarzającego Bałtyku, bo ty się też tym interesowałeś. Tak, tutaj powiedzmy przez wiele lat Bałtyk był zamarznięty i to tak zamarznięty, że przechodziło się konno i trzeba było budować na środku tej odległości od jednego brzegu do drugiego. Trzeba było w zimie na dobrych ileś tam miesięcy, gdzie jak ta zima trwała, to były bardzo długie zimy, to nie było tylko 7 miesięcy, tylko może więcej. Budowano karczmy na środku Bałtyku, kiedy wędrowano właśnie ze Szwecji do Polski i z Polski do Szwecji, to właśnie trzeba było zbudować karczmę, żeby się po prostu ktoś tam mógł zatrzymać. Później oczywiście ta w następnym sezonie ta karczma, powiedzmy, rozpływała się, lód topniał, nie? Bo w końcu tam po iluś tak miesiącach on musiał stopnąć. Ale później następny, jak mróz przeżnął, to układano następną z Bali, układano następną karczmę i, no i to tak funkcjonowało ileś tam lat. A w jakim celu budowano te karczmy na Bałtyku? No, żeby się zatrzymać, pogrzać się. Ale to po co się przeprawiano przez Bałtyk? Aha, to pytanie, po co się przez Bałtyk? Ponieważ była ostra wymiana handlowa, ponieważ Szwedzi wbrew pozorom, tak, lasów mieli dość, dlatego budowali okręty swojego czasu. Oni są znani z budowy potężnych okrętów, flot i tak dalej. Natomiast, czego nie mają? Zboża. Natomiast w Polsce było bardzo dużo zboża i po te zboże trzeba było albo przepłynąć, albo przejść. No i właśnie dlatego to było potrzebne. Zapamiętajmy, w Polsce było zboże, a w Szwecji było niewiele zboża. No i dlatego tak to funkcjonowało. Na przykład dowiedziałam się, że do XVIII wieku nie hodowaliśmy praktycznie ziemniaków. Dlaczego zaczęto hodować ziemniaki w Polsce? Ponieważ były takie konkretne zmiany klimatyczne i był tak zwany rok bez lata. Rok bez lata. I to słuchajcie, to nie działo się w przypadkowym czasie. Zwróćmy uwagę. Potop szwedzki, który był powodzią i który zalał nam twierdze gwiazdy, niektóre się uchowały, miał za zadanie zniszczyć te budowle. Natomiast na gruzach tego, co się ostało, zaczęliśmy odbudowywać budynki te z tymi kopułkami, które miały też za zadanie ściągać od naszego Atty niebocentrycznego, miały ściągać energię darmową. I słuchajcie, próbuje się nam wmówić, bo akurat my mieszkamy na starych poniemieckich terenach, które przez chwilę chyba tylko były niemieckie, tak de facto. Natomiast tutaj dużo się uchowało właśnie tych budynków. Ja ostatnio bardzo dużo zwracam uwagi i ostatnio byłam w Opolu, gdzie widziałam właśnie te okna, które parę centymetrów wystają z nadchodnika.
Ja tych budynków widziałam multum w Opolu. Natomiast wystarczy pojechać do takiego małego Kluczborka, gdzie tam też takie budynki widuje i stoi taka stara gazownia, gdzie ma kopułkę i bezczelnie napisano na niej, że ona powstała w 1900 tam którymś roku, na początku w każdym bądź razie XX wieku. To jest bzdura, słuchajcie. Dlaczego bzdura? Słuchajcie, ten styl budowy, tę architekturę z tymi kopułkami, ja wam kiedyś pokazywałam Szczawno-Zdrój. Właśnie z tymi kopułkami, wiecie jak nazwano? Nieprzypadkowo nazwano go w ten sposób. Ten styl nazwano elektryzmem. Bardzo symptomatyczne, prawda? Natomiast na początku XX wieku, wiecie jak się budowano? Ja wam pokażę willę Krzesińskiej. Willa Krzesińska ma troszeczkę, już troszeczkę w stylu nowoczesnym, bo ona to budowała, pamiętasz kiedy ona budowała? To było na przełomie XIX i XX wieku, o ile się nie mylę, prawda? Nie, Krzesińska, tak na pewno pod koniec XIX wieku. I ona ma, słuchajcie, też ma kopułkę. Chciałam wam powiedzieć właśnie, że ona jako jedna z nielicznych miała elektryczność. Elektrownię miała. Agregat, elektrownię, ona miała, słuchaj, kopułkę przede wszystkim. Już nie powiem wam, jak chcecie, to sobie sprawdźcie, jaki ona tutaj miała element niebocentryczny. Tej oranżerii tutaj. No ale nie o tym mowa, przepraszam, bo tu wybiegam przed szereg. Tutaj wyraźnie widać ten jej budynek. On już jest taki w stylu troszeczkę starym, ale i troszeczkę nowoczesnym. Słuchajcie, ja takie budynki bardzo często widywałam i byłam święcie przekonana, że to są budynki budowane w latach 50. To jest, słuchajcie, to są budynki, które były budowane na początku XX wieku. To były budynki budowane na początku XX wieku. Taki styl wtedy budowy, taka moda była, taka architektura wtedy weszła. I wtedy tak się budowano. A oni nam wmawiają, że budowało się wtedy domy z kopułkami. Nie, domy z kopułkami się budowało po potopie szwedzkim. Potop szwedzki był rzeczywiście powodzią. I my z Mariuszem twierdzimy, że wiecie co nam robili? Wywoływali kataklizmy i te kataklizmy trwały przez setki lat, od XV do XVIII wieku. I w ten sposób nas osłabiali i w ten sposób zdobywali kolejne rejony. Ja wiem, że wam kiedyś mówiłam o Krakowie i Kraków, gdzie jest, słuchajcie, twierdza Gwiazda do dziś, był zdobyty fortelem, tak jak wam opowiadałam kiedyś przy okazji Draków. Przy okazji Draków. Wykorzystano konia trojańskiego tak zwanego. Tak jak wam opowiadałam. Natomiast wtedy tak się budowało. Nie budowało się wtedy domów z kopułkami. Domy z kopułkami, te wszystkie budynki z kopułkami do pobierania energii budowaliśmy znacznie, znacznie wcześniej. I najpierw potop szwedzki, tak zwany, najpierw powódź, potężna powódź, która zniszczyła nam twierdzę Gwiazdy, znaczną jej ilość, bo już nie będę wam mówić, ile tego przetrwało, bo słuchajcie, tego jest dużo. Tu jest Wrocław, Gdańsk, na Helu jest, w Zamościu, tutaj blisko twierdza, jak ona się nazywa, Kłodzk? Nie, twierdza... Kamienna Góra chyba. Złoto, to jest Srebrna Góra, ale Srebrna jeszcze jest twierdza Góra. Kłodzk bodajże. Kłodzk też. Słuchajcie, tego jest multum, a ile tego było? No to było, słuchajcie, prawdopodobnie każde większe miasto. To państwo sobie przeanalizują sami po prostu. Oczywiście, na pewno trzeba wielu to z was... samemu poszukać, żeby nie tylko się opierać tutaj na naszych, no bo my tam powiedzieliśmy coś, pokazaliśmy. To trzeba samemu wgrzebać się, gdzie w Polsce są twierdze Gwiazdy i się okaże, że w miejscach bardzo blisko, no u nas... U nas co, najbliższa twierdza Gwiazda, przerobiona, niby twierdza pruska, tak oficjalnie się mówi, to jest 130 km stąd, a więc nie aż tak daleko.
mówisz o Srebrnej Górze, nie? Tak, o Srebrnej Górze. Tutaj słuchajcie, Rosjanie piszą, że no, tutaj pokazują, jakie rodzaje tych twierdz gwiazd u nich na ich terenach też. Jest tego bardzo dużo. Pamiętajmy, że to były nasze tereny nas, Polanów. I tutaj mówią, że no spójrzcie sobie na te daty. Ja myślę, że to jeszcze było znacznie wcześniej budowane naszą mocą przyrodzoną. Słuchajcie, ja może tak trochę skaczę z tematu na temat, bo zawsze to się tak dzieje, gdy jest tak dużo materiału. Natomiast naprawdę bardzo dokładnie i dogłębnie starałam się to wszystko zbadać. Spójrzcie sobie na tak zwany chiński mur, który zaczyna się w Morzu Żółtym. Czyli tutaj mamy znowu aspekt wody. A wiadomo, że to był tak naprawdę mur nasz, polski. On też ma mnóstwo załamań. On też ma mnóstwo załamań. Już słuchajcie, nawet jak poczytacie sobie tam legendy o tym murze chińskim tak zwanym, to dowiecie się, że on był budowany nie tylko z obawy przed najeźdźcami, ale też z obawy przed demonami. Tam jest dokładnie to napisane. Ale spójrzcie właśnie, że mur chiński też ma mnóstwo takich załamań. I on przypomina troszeczkę swoją budową twierdzę gwiazdy. Ale teraz w ogóle pomyślmy, jak ten mur chiński był zbudowany. Spójrzcie na lokalizację. On był przez cały łańcuch górski budowany. To słuchajcie, ile szczytami. Lat... Szczytami, oczywiście. Tak. Ile lat trzeba by było to budować? Kto by tam wciągnął, słuchajcie, te wszystkie materiały? Co, konie? No bez jaj. Po prostu... Te rzeczy były budowane naszą mocą przyrodzoną. Dlaczego, słuchajcie, teraz... Aha, jeszcze przepraszam, dokończę ten wątek. Słuchajcie, oni nas osłabiali tymi wszystkimi kataklizmami, geoinżynierią. Te wojny, które były, to były wojny energetyczne. Myśmy się bronili po prostu falą dźwiękową. Spojrzycie sobie na ten filmik, to wszystko zrozumiecie. Ja tak zbytnio techniczna nie jestem, ale mnie to się w głowie, słuchajcie, układa idealnie. Myśmy się bronili po prostu falami dźwiękowymi. I dziś to wiadomo, jeśli się gdzieś tam zagłębicie, że fale dźwiękowe naprawdę potrafią zrobić duże kuku. Dlatego się tak nazwano, słuchajcie. I teraz, jaki jeszcze jest aspekt tego wszystkiego? Słuchajcie, przecież mówi się o Wawelu, że tam jest czakram wawelski. Widocznie tam została, słuchajcie, resztówka tej energii. I dlatego tutaj dochodzi do tylu uzdrowień. I podejrzewam, że każda twierdza gwiazda tą resztkę energii ma. Ponieważ tą energię musieliśmy pobierać w bardzo dużej ilości, tak aby... generowało właśnie te fale dźwiękowe do obrony. I to dlatego tam dochodzi do tylu uzdrowień. I mówi się, że kościoły się buduje przy czakramach tak zwanych. Myśmy sami kiedyś to mówili. Znaczy się właśnie nie ja, tylko ty. Ja wtedy kręciłam i się nic nie odzywałam. Ale rzeczywiście de facto tak jest. A słuchajcie, Częstochowa. Twierdza gwiazda w Częstochowie. Ileż tam było uzdrowień. Ludzie wchodzili o kulach i wychodzili bez kul. I co? Powiesili obraz i twierdzą, że to Matka Boska, tak? Czyli jak zwykle przypisują sobie zasługi naszego Atty, niebocentrycznego. To jest, słuchajcie, numer. A najlepszy numer to jest numer ten watykański. Tam zapewne też są uzdrowień. Także słuchajcie, to jest nic nowego. To jest nic nowego. Ja uważam, my uważamy, że cała historia idzie się bujać w tym momencie. Bo wiecie, jakie jest meritum tego? Meritum jest takie, że my bardzo długo posiadaliśmy pamięć duszy, znaliśmy nasze właściwości. Myślę, że po tym tak zwanym potopie szwedzkim, gdzie wywołano tak ogromny kataklizm,
tym nas po prostu złamano. Złamano nas tym nieszczęściem. Sądzę, że pomyśleliśmy wtedy, że Atta niebocentryczny nas trochę jakby opuścił i bardzo się musieliśmy bać, bo patrzyliśmy na ogrom nieszczęścia. Bo zauważcie, że później już tych twierdz gwiazd żeśmy jakby nie budowali. Natomiast zaczęliśmy budować, odbudowywać na gruzach, na tych budynkach zalanych, budowaliśmy się w górę i budowaliśmy domy z kopułkami. I te domy z kopułkami, te budynki z kopułkami zniszczyły nam wojny napoleońskie. A całą pamięć o tym miały zniszczyć kolejne wojny. Pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. Słuchajcie, myśmy bardzo długo wychodzi na to, pamiętali, gdzie żyjemy, gdzie mieszka nasz Atta niebocentryczny i kim jesteśmy. To świadczą o tym w tej chwili pozostałości historii, którą możemy sobie jedynie szukać ich strzępów i składać wszystko do kupy. Ja myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. I kolejna część za jakiś czas. Dziękuję serdecznie za uwagę. Również dziękuję. No i zapraszam jak zwykle do opisu. Zdrawiamy. Tak, zdrawiamy. Właśnie wszystkich zainteresowanych, szczerze zainteresowanych, nie przebierańców. Dobra. Wszystkiego dobrego. Dobra, to tyle. Na razie.